Jak się macie dzisiejszego poranku? Słuchajcie, ja bym chciała, żebyśmy, zanim ja się zacznę na początku dzielić, znaczy zanim zacznę się dzielić rzeczami, tym, co Bóg od bardzo długa wkłada w moje serce, ja bym chciała, żeby powstali wszyscy ci, którzy dzisiaj rozstawiali krzesła, którzy są dzisiaj w kawiarni, którzy będą sprzątać, którzy są w służbie uwielbienia, którzy przygotowywali nagłośnienie, obsługują to nagłośnienie. Proszę, wstańcie wszyscy. Ja nie będziemy was wywoływać na środek. Proszę, wstańcie. Ja bym chciała, żebyście wszyscy wstali. A teraz, kochani, podziękujmy za tych ludzi Bogu, za to, że byli dzisiaj, że są i że możemy dzisiaj tutaj być też dzięki nim. Ja dzisiaj, kochani, wam bardzo dziękuję i ogłaszam, że jesteście ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dziękuję dzisiaj za wasze serca i za to, że dzięki wam możemy dzisiaj wygodnie siedzieć i że za chwilę będziemy mogli pić wspaniałą kawę i za to, że słyszeliśmy wszystko, co się tutaj działo. Dziękuję wam. A o czym dzisiaj? Pamiętacie, jakie jest największe przykazanie, które zostawił nam Jezus? Pierwsze z nich mówi o miłości, a druga część tego przykazania mówi o tym, że mamy kochać bliźniego. I w Marka 12 rozdziale, 31 wersecie jest napisane, drugi jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I to, co Jezus mówi w tym fragmencie, to jest napisane jeszcze w trzeciej Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 17 wersecie i tam pisze jeszcze bardziej dokładnie, nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. A w Rzymian, 13 rozdziale, 9 i 10 wersecie jest napisane, przykazanie bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I oczywiście możemy powiedzieć o tym, że musimy najpierw kochać siebie, żeby kochać ludzi, ale ja dzisiaj nie o tym. Ja dzisiaj chcę mówić o miłości, ale o jednym jej aspekcie tak naprawdę. Bo każdy z nas tak naprawdę dzisiaj, gdybym się spytała dzisiaj, to każdy z nas wymieniłby kilka, a może kilkanaście rzeczy, które może robić, żeby okazać komuś miłość. To będą bardzo różne rzeczy. Ale ja dzisiaj będę mówić o jednej. O miłości na języku. Albo miłości wyrażanej językiem. Chcę mówić dzisiaj o naszych słowach. O tym, co mówimy. Dlatego, że to, co mówimy, uruchamia duchową rzeczywistość. W przypowieści Salomona, 18 rozdziale, 21 wersecie jest napisane, śmierć i życie są w mocy języka. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Słowa mają moc twórczą. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? I gdybyśmy popatrzyli dzisiaj na pierwsze karty Biblii, kiedy Bóg stwarzał świat, to Bóg nie wziął i, wiecie, machnął czarodziejską różdżką i stworzył ziemię. Nie, tam jest napisane w tych pierwszych wersetach, chyba w trzecim i w szóstym jest napisane i rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I rzekł Bóg, czyli Bóg rzekł słowo i na to słowo stało się rzeczy. Zastanawialiście się kiedyś, jak Jezus został poczęty? Jest napisane w Jana 1,14, że słowo stało się ciałem. Słowo, które zostało przez wieki wypowiedziane przez proroków, w Maryi stało się ciałem. Dlaczego? Ono wydało owoc. To, co prorocy mówili przez wiele wieków, w Galacjan w 4 rozdziale, w 4 wersecie jest napisane, dlatego że nadeszło wypełnienie czasu. Słowo stało się ciałem. Jezus przyszedł na ziemię. Słowo było nasieniem, przez które Jezus powstał. I sam Bóg mówi o swoim słowie w Izajasza 55 rozdziale, 10 i 11 werset. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej nie zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust
Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Boże Słowo ma moc, ale nie tylko Boże Słowo. Nasze słowa mają moc. Pamiętacie wieżę Babel? Jak ludzie wymyślili, że zbudują sobie miasto, a w niej zbudują sobie wieżę. I wtedy Bóg to zobaczył i powiedział, oni są jednego języka, co zrobię? Wymieszam ich języki, dlatego że dla nich już nic nie będzie niemożliwego. A dalej pamiętacie, co się stało z Zachariaszem, jak się dowiedział, że Zachariasz dowiedział się, że będą mieć syna razem ze swoją żoną. On miał już swoje lata, ona miała swoje lata. I co się stało? Zaniemówił na 9 miesięcy. Dlaczego? Dopóki Elżbieta nie urodziła Jana. Dlaczego? Czy musiał zaniemówić? Nie wiem. Widocznie musiał, dlatego że przez te 9 miesięcy chodziłby i narzekał, jak to się stanie, dlaczego to jest możliwe. Rozumiecie? On by wypowiadał słowa, które by przynosiły śmierć. Pewno by myślał jeszcze by gadał o Elżbiety, jak my sobie poradzimy, jak my damy radę w tym wieku. Wiecie, takie zwykłe nasze ludzkie mówienie. Inna rzecz. Zdobycie Jerycha. Pamiętacie, Bóg im rozkazał, żeby przez 6 dni obchodzili Jerycho w milczeniu. Ja się tak zastanawiałam, tak sobie myślę, Boże, 6 dni w milczeniu obchodzić Jerycho. Gdybyś kazał mi obchodzić przez 3 dni wioskę, która ma 5 domów, to przypuszczam, że po 1 dniu już bym miała dosyć tego i pewno bym zaczęła narzekać jeszcze i kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby obchodzić tą wioskę milcząc. Rozumiecie? A oni mieli chodzić 6 dni. Dlaczego? Po to, żeby przestać narzekać. Po to, żeby nie oskarżać, bo wtedy nikt z nich nie mógł powiedzieć, Jozue, coś ty wymyślił, że my teraz chodzimy i milczymy. Ale 7 dnia, kiedy wydali okrzyk bojowy, miasto runęło. Mury miasta runęły. Rozumiecie? Nasze słowa mają moc. Pamiętacie fragment? Mają moc. Pamiętacie fragment z Rzymian, 10:10 jest napisane, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, zbawiony będziesz. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, jeżeli wypowiadasz słowo i powołujesz do życia siebie tak naprawdę, życie Boga w sobie powołujesz do życia, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Słowo ma moc. Czy my w to wierzymy, czy nie wierzymy? Słowo ma moc, o tym się coraz bardziej przekonuję. A każdego z dnia z naszych ust wychodzi 1000 słów. Każdego z nas, każdego dnia z naszych ust wychodzą słowa i czasami te nasze usta są jak cieknąca rynna albo jak kran odkręcony, w którym uszczelka strzeliła. Mówimy, 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 wcale nie zastanawiając się nad tym, czy mówimy dobrze, czy źle. Osądzamy, oskarżamy, plotkujemy, wydajemy złe osądy. Wiecie, poszukałam sobie, co to znaczy plotka. I plotka jest to niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy. I dogrzebałam się również do hebrajskiego znaczenia tego słowa. Oni tam mają określone trzy skale tego słowa, ale ja wybrałam jedno. Hebrajskie lashon hara, czyli zły język. Negatywne, jakkolwiek może być prawdziwe informacje dotyczące życia innych ludzi, przekazywane innym bez żadnego wyraźnego powodu, ale wyłącznie po to, aby zaspokoić instynktowną potrzebę obmawiania innych. Kochani, za obmową, kiedy Bóg mi to pokazał i kiedy włożył to w moje serce, to niesamowicie mnie to poruszyło, dlatego że za obmową, za plotką, za oskarżeniem stoi tylko jeden duch. I to jest duch kłamliwy. I to jest duch, który oskarża. I to jest duch, który przynosi śmierć, a nie życie. I tak naprawdę nie chodzi w tym wszystkim, czy mówimy prawdę, czy kłamstwo. Tak naprawdę chodzi o to, że my mówimy przeciwko sobie. Że brat mówi przeciwko bratu. Że w domu żona mówi przeciwko mężowi. Że dzieci mówią przeciwko rodzicom.
W Jakuba 4 rozdziale, 11 wersecie jest napisane: nie obmawiajcie jedni drugich. A w Tytusa 3 rozdziale, 2 wersecie, abyście o nikim źle nie mówili. I może powiesz jeszcze raz tak, ja wiem wszystko najlepiej. Ja wiem, jaka była ta sytuacja, znam tych ludzi. Ja wiem, co oni mówią, ja wiem, co oni robią, ja widziałem. I coś ci powiem, widziałeś. I może widziałeś nawet prawdziwą sytuację. Może nawet twoje widzenie tego jest prawdziwe. Ale powiem ci jedną rzecz. Widzisz część prawdy. Widzimy naszymi oczami i musimy się do tego przyznać. Widzimy tylko część prawdy. Albo część danej sytuacji, część słów, które mówią dani ludzie. Wiecie, kto widzi wszystko? On, Jezus Chrystus. On zna nas doskonale. Wyobraźcie sobie, że On wie, kiedy wstajesz, kiedy się kładziemy, kiedy, nie wiem, grzeszymy. On doskonale to wie. I jaka jest Jego postawa względem nas? On stoi przed Ojcem. Tato, popatrz! Tamten twój syn, on mieszka na tej i na tej ulicy. Dzisiaj upadł. Popatrz, co on zrobił. Czy on tak robi? Nie. On, który ma prawo do tego, dlatego że on jest sprawiedliwym sędzią i zna nas doskonale, zna nasze serca na wylot. Kiedy mówimy słowo, on wie, dlaczego my je mówimy. Kiedy upadamy, on wie, dlaczego upadamy. Kiedy wiedzie nam się dobrze, on wie, dlaczego. On wszystko wie. I wiecie, co on robi? On stoi przed tatą i wstawia się za nami. W Rzymian 8 rozdziale 33 czy 34 werset mówią: któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł. Więcej. Zmartwychwstał. Który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jezus Chrystus każdego dnia, w każdej minucie wstawia się za nami. On, który jest sprawiedliwy, wstawia się za nami. Jest tylko jeden oskarżyciel. Tylko jeden. I On nie potrzebuje nas jako pomocników. W naszych domach, w naszych rodzinach, w kościele jest tylko jeden oskarżyciel, diabeł, który oskarża. Tylko on. Oskarżanie, plotka, przecież to nie jest nic strasznego. Przecież mówię prawdę. Wiecie, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz zamknęli swoje oczy na złe rzeczy, które się dzieją. To nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, że nic się nie dzieje, że jest dobrze. Tylko wiecie, ja myślę sobie tak, że kiedy widzimy, kiedy dzieją się złe rzeczy, to problem polega na tym, że łatwiej nam pogadać z trzecią osobą zamiast z tą zainteresowaną, niż stanąć z osobą zainteresowaną i powiedzieć jej to prosto w oczy z miłością. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nas to kosztuje. Kosztuje nas zmianę naszego serca. Dlatego, że zanim staniemy przed tą drugą osobą i powiemy jej o tym, że coś nam się w jej życiu nie podoba, albo widzieliśmy, że coś zrobiła, albo nie wiem, czymś nas dotknęła, to nasze serce musi być wypełnione miłością do niej. Nie możemy przyjść w naszej złości. Mamy mówić z przemienionego serca. Z serca, które kocha. Napominajcie jedni drugich w miłości. Z serca, które patrzy na tą drugą osobę tak, jak Bóg na nią patrzy. Z serca, które widzi to, co Bóg w nią włożył. Wiecie, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga? Każdy z nas jak tu siedzi. I wyobraźcie sobie, że w każdym z nas jest cząstka Boga. Jego część, którą w nas włożył. Czyli jeżeli patrzysz, nie wiem, na brata, który siedzi po prawej, po lewej, z tyłu, z przodu, gdziekolwiek, popatrz na niego i wyobraź sobie, wow, w nim jest Bóg.
W nim jest Jego cząstka. W nim jest coś wspaniałego i cudownego. Te dary, które ma. Kochani, ja chcę was dzisiaj wezwać i wzywam samą siebie. Zacznijmy tworzyć nową rzeczywistość w naszych domach. Zacznijmy tworzyć nową rzeczywistość w Kościele. Zacznijmy tworzyć nową kulturę i nową rzeczywistość w tym mieście i w tym kraju. Dlatego, że ten kraj jest pełen oskarżeń i plotek. Dlatego, że to jest nasza natura. Taka ludzka natura. Zacznijmy patrzeć na ludzi tak, jak Bóg na nich patrzy. Wiecie, marzymy o tym, żeby nasze dzieci chodziły w pełni Bożej mocy. Kto z nas o tym nie marzy? Ale zobaczmy w naszych dzieciach to, co Bóg w nie włożył. Odkryjmy w naszych dzieciach to, co Bóg im dał. Jak często łatwiej nam jest zobaczyć to, kiedy nasze dziecko się potyka i robi coś niewłaściwego. Nie wiem, nie sprzątnie klocków, nie posprząta ciuchów po sobie. I ja nie mówię, że nie mamy na te rzeczy reagować. Reagujmy. Uczmy nasze dzieci dobrego wychowania. Ale zobaczmy w naszych dzieciach to, co Bóg w nie włożył. I mówmy im o tym. I uczmy je tego. Kiedy powiedziałeś swojemu dziecku o tym, co jest dobre w nim? Albo gdybyś popatrzył na ostatni tydzień, wiecie, zastanówmy się, patrząc na ostatni tydzień, ile rzeczy powiedzieliśmy w swoim domu dobrego na temat naszych ludzi, których mamy wokół siebie. Ile rzeczy dostrzegliśmy dobrych, ile słów było, które dawały życie, a ile słów, które przynosiły śmierć. No ale to przecież nic się nie dzieje. Powiem wam, jak się nic nie dzieje. Wiecie, czasami widzimy rzeczy i zaczynamy się o nie modlić. I powiem wam, mówimy, przecież ja się modlę i wszystko jest w tym dobre, przecież się modlę o daną sytuację. Tak, to jest dobre i przynosi skutek dobry. Wiecie kiedy? Kiedy modlimy się z głębi Ducha Świętego. A wiecie, że możemy się modlić tak, że to przyniesie zniszczenie do życia ludzi? Wtedy, kiedy będziemy chcieli ich kontrolować, kiedy będziemy chcieli ich manipulować i kiedy będziemy modlili się z serca pełnego pychy. Nieprawda? Podam wam dwa przykłady. Kilkanaście lat temu, mogę o tym mówić, bo to się wydarzyło kawał czasu, była para. Przyszli. Była para sobie. Zamierzali się pobrać. Ale mieli przyjaciół, którzy nie chcieli, żeby byli razem. I zaczęli się o to modlić. Bo przyjaciele mieli właściwych wybranków dla tych ludzi. I zaczęli się o to modlić. No przecież dobra modlitwa. Przecież ja dobrze widzę. Powiem wam, co się wydarzyło. Ci ludzie się rozeszli, nie są dzisiaj z Bogiem. Ich wybrankowie, wybrani, o których przyjaciele myśleli, że też są specjalnie dla nich, dzisiaj też nie idą za Bogiem. Powiecie, przypadek? Nie! Modlitwa z głębi serca, które kontroluje, zrobiła owoc, wydała owoc. Inny przykład? Mama. Ma dziecko. Dziecko wybiera sobie partnera. Mamie się ten partner nie podoba. Nieciekawy. Idzie za Bogiem, ale nieciekawy dla niej. Nie spełnia warunków. Bo ona chce kontrolować życie swojego dziecka. Przykład nie tu z podwórka, także możemy o nim mówić. Wiecie, co się wydarzyło? Za każdym razem, kiedy myśmy rozmawiali z tymi osobami, to mówili nam, że wiesz co, kiedy wiem, że moja mama się modli o to, kiedy odbieram od niej telefony i ona mówi, że się modli o to, żeby na mnie wyszło, ja jestem
w czasie, kiedy ja mam wrażenie, że my powinniśmy nie być razem. Wali mi się wszystko, wali mi się to, że nie wierzę w Boga, nie wierzę w to, co On robi, wydaje mi się, że Jego już nie ma. Rozumiesz? Matka, która kocha, tylko widzi trochę inaczej. I człowiek do nas dzwoni i mówi, słuchaj, wszystko mi się wali. Dzwoni jego dziewczyna, mówi, słuchaj, to jest nie tak. Ja wiem, że mamy być razem, ale ja nie mam siły o to walczyć. Kochani, zastanówmy się, jak się modlimy. Czy chcemy kontrolować sytuację i manipulować ludźmi? Dlatego, że wtedy te modlitwy wychodzą z głębi naszej duszy, nie z Ducha Świętego. One nie wychodzą z Ducha Świętego, dlatego, że Duch Święty przynosi życie. I kiedy widzisz trudne sytuacje, kiedy chcesz się modlić z głębi Ducha Świętego, wiesz, co zacznij robić? Zacznij błogosławić tą osobę. Jak ci ktoś zalezie za skórę i ty masz go serdecznie dosyć i jak go widzisz, to wiesz, przysłowiowy scyzoryk w kieszeni ci się otwiera, bo już tyle złego wyrządził. Stań w miejscu, kiedy zaczniesz tą osobę błogosławić i kiedy zaczniesz życzyć jej dobrze. Bo wtedy, jak zaczniesz się modlić i zaczniesz ją błogosławić i zaczniesz życzyć jej dobrze, to wtedy będą przychodziły zmiany. Dlatego, że twoja dalsza modlitwa już będzie wyglądać zupełnie inaczej. A jak nie wiesz, jak się modlić, ja ostatnio odkryłam, po co dostaliśmy dar języków. I to mi się bardzo podoba. Wiecie, jak nie wiesz, jak się modlić, to masz dar Ducha Świętego w sobie. I masz dar języków. I myślę, Boże, to jest ciekawe. My tym samym językiem klepiemy bez sensu czasami, oskarżamy, obmawiamy i tym samym językiem Ty, Duchu Święty, możesz modlić się za nas. Słuchaj, jak nie wiesz, jak się modlić, jak już w ogóle wszystkie ci pomysły na modlitwę uciekły z głowy, zacznij się modlić na językach o tą osobę. Gwarantuję Ci, Duch Święty wie, co jej potrzeba. I co potrzeba w danej sytuacji. I gwarantuję Ci, że On przez Ciebie będzie modlił się dobrze. Dlatego, że On jest Bogiem. Dlatego, że On znalazł doskonale. Dlatego, że On wstawia się za nami. I wiecie, możesz powiedzieć tak, ale to jest moja sprawa. A ja Ci powiem, że nie jest Twoja sprawa. Co mówisz? Jakub w swoim liście mówi o tym, o języku. Tak samo, to jest 3:5-10 wersetu, tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki raz rozpala mały ogień i język jest ogniem. Język jest wśród nas członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia sam, będąc rozpalonym przez piekło. Nim wysławiamy Pana i Ojca. I nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Kala on całe ciało. Kala on całe ciało. To nie jest tak, że to, co mówisz, ma tylko wpływ na ciebie. On kala całe ciało. On kala twoją rodzinę. Kala tych, którzy są wokół ciebie. Jeżeli żyjesz w oskarżeniach i obmawianiu, to wszystko ma wpływ na innych. Jeżeli, wiecie, w psalmie pierwszym jest napisane szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych i tam jest później ani nie zasiada w gronie szyderców. Wiecie, czasami my nie obmawiamy i nie oskarżamy, ale czasami jesteśmy sobie w takim gronie, które się fajnie z wszystkich śmieje wokoło. I to jest fajne się pośmiać, jak osoba, z której się śmiejemy, siedzi obok nas. Ale często to szyderstwo się... bardziej odważni jesteśmy wtedy, kiedy tej osoby w nas nie ma. A Bóg mówi, szczęśliwy mąż, który nie zasiada w radzie szyderców. Kochani, patrzmy, co robimy. Patrzmy, co mówimy. Dlatego, że to ma wpływ na nasze życie. A jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz tak, Boże, pokaż mi coś dobrego o tej osobie, żebym mógł ją dzisiaj zachęcić.
powiedz coś dobrego o mojej żonie albo o moim mężu. Wstajesz rano, wiesz, żona, włosy, każdy w inną stronę, mąż trochę pachnący inaczej. Boże, co ja mogę mu dobrego powiedzieć? Możesz, bo cząstka Boga jest w nim. Boże, to dziecko, czwarty raz mu mówię, żeby posprzątało to klocki. Wiecie, trzeba zareagować. Ale co możesz powiedzieć jeszcze swojemu dziecku dobrego? Co Bóg w nie włożył? Badajmy swój język. Badajmy swój język. I wiecie, to jest czasami... I to nie zawsze wychodzi. Ja nie wiem, czy wy jesteście w tym doskonali. Ja nie jestem. I wiecie, od jakiegoś czasu się modlę, Boże, w tym momencie, kiedy otwiera mi się nie to, co potrzeba, zatrzymaj mnie i daj mi moment na zastanowienia się. Daj sekundę, w której będę mogła wybrać, czy powiem, czy nie powiem. I wiecie, że Bóg to robi? Bóg daje tą sekundę. Oczywiście wybór należy do mnie. Ale Bóg daje tą sekundę, dlatego że Bóg jest naszym pomocnikiem. Mamy Ducha Świętego, który jest naszą pomocą i On chce nam pomagać. On chce, żebyśmy trzymali nasz język na wodzy. On tego pragnie. On pragnie, żebyśmy przynosili życie, dlatego że On nas do tego przeznaczył. Ty wiesz, że zostałeś przeznaczony do tego, żeby przynosić życie? Dlatego że Bóg mieszka w tobie. W tym miejscu, w którym jesteś, On przeznaczył cię do tego, żebyś przynosił życie. Żeby z ciebie płynęły wody rzeki żywej, które będą przynosić życie do tego kraju, które będą przynosić życie do twojej rodziny. On tego pragnie. On chce użyć naszych ust. Wiecie, że On chce używać naszych ust? On chce tego. On chce używać naszych rąk. Jak masz powiedzieć chorobie? Wiecie, no popatrzcie. On używa naszych ust, kiedy każesz chorobie wyjść. Osoby, kiedy rozkazujesz jakiejkolwiek chorobie, używasz swoich ust. To używajmy tych ust do życia. Używajmy tych ust do przynoszenia życia do innych ludzi. Bądźmy tymi, którzy budują. Bądźmy tymi, którzy stają po stronie Boga w tej całej walce, która dzieje się wokół. Nie zasiadajmy po tej drugiej stronie, nie bądźmy pomocnikami oskarżyciela, ale bądźmy pomocnikami Ducha Świętego. I wiecie, że możemy to robić? Wiecie, że możemy być pomocnikami Ducha Świętego każdego dnia? W każdej chwili możemy być pomocnikami Ducha Świętego bez względu, co się dzieje. Możemy zmieniać rzeczywistość. Możesz być pomocnikiem Ducha Świętego, ale wybór należy do ciebie. Czy pozwolisz mu przez ciebie wypłynąć? Kochani, ja bym chciała, żebyśmy... Jeszcze przed nami jest kilka rzeczy. Ale ja chcę dzisiaj zostawić was i zostawić też siebie tak naprawdę. I zachęcić was do tego, że to chodzenie i błogosławienie innych i przynoszenie życia jest możliwe. Dla każdego z nas to jest możliwe. Możemy przynosić życie, dlatego że On chce, żebyśmy to życie przynosili. Zamknijmy nasze usta na oskarżanie, na obmawianie, na plotkę i bądźmy tymi, którzy żyją według Jego standardów. I wiecie, ja wierzę w to, że On podnosi, im bliżej będzie, to Jego przyjście będzie się przybliżało. Tych miejsc, które będzie nam pokazywał, które będą wymagały oczyszczenia, będzie coraz więcej. Dlatego, że On przyjdzie do oblubienicy, która jest czysta. Czysta dzięki Jego krwi. Święta dzięki Jego krwi. Poddajmy się Jemu, On będzie czynił w nas zmiany. Ja bym chciała, żebyśmy się teraz pomodlili. Tak razem, jak jesteśmy. Znasz swoje serce. Duch Święty je zna. Nawet jeżeli ty się sam do tego nie przyznasz, to On wie doskonale, co jest w twoim sercu. On doskonale wie, co wychodzi z twoich ust każdego ranka, każdego popołudnia, każdego wieczoru. On doskonale to wie. Przed Nim nic nie ukryjesz.
Ale ja bym chciała, żebyśmy teraz stanęli razem. Tam, gdzie jesteś, siedź, pochyl swoją głowę. Zamknij swoje oczy i nieważne, czy ktoś jest obok, czy nie jest obok. Jeżeli wiesz, że dzisiaj pod twój język potrzebuje zmiany, jeżeli wiesz, że dzisiaj więcej w twoich ustach jest przekleństw i śmierci niż życia, to stań w tym miejscu i powiedz: Boże, potrzebuję ciebie i potrzebuję twojego ducha po to, żeby widzieć rzeczy inaczej. Panie, ja dzisiaj dziękuję ci za to, że jesteś i za to, że twój duch dotyka naszych serc. Ja dziękuję ci dzisiaj, Panie, za to, że ty przeznaczyłeś nas do tego, abyśmy przynosili życie i przynosili to życie w obfitości, Panie, i wydawali owoc w obfitości, Panie, dobry owoc. Panie, i dzisiaj stoimy przed tobą i wyznajemy, że nie potrafimy trzymać naszych ust na wodzy, że tak wiele w nich oskarżeń, plotek i obmawiania. Panie, wyznajemy to przed tobą i Panie, wołamy: Duchu Święty, pomóż nam. Pomóż nam, postaw strażę na naszym języku, abyśmy wiedzieli, co i kiedy mówić. Abyśmy potrafili przyjść przed twój tron, Panie, bez oskarżania, bez chęci manipulacji i krytyki. Panie, dzisiaj wołamy o twoje zmiany. Dzisiaj wołamy o to, żebyś dotknął się naszego języka i wypalił swoim ogniem. Duchu Święty, wypal nasze usta, wypal nasze serca, Panie, i otwórz nasze oczy, abyśmy mogli zobaczyć w nas samych i w tych, którzy są wokół nas, ciebie i tego wszystkiego, co w nas włożyłeś. Panie, ogłaszamy dzisiaj twoje zwycięstwo na tym miejscu i ogłaszam, że duch kłamliwy nie ma żadnej mocy na tym miejscu. Duch oskarżenia nie ma żadnej mocy na tym miejscu. Duchu kłamliwy, rozkazuje ci się wynosić z tego miejsca w imieniu Jezusa Chrystusa. I ogłaszam dzisiaj, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że Jezus Chrystus jest naszym Królem, że On zwyciężył. Panie, dzisiaj poddajemy się Tobie. Panie, dzisiaj poddajemy się Tobie. Duchu Święty, poddajemy nasze usta Tobie. I nie chcemy zasiadać w gronie szyderców. Panie, ja dzisiaj modlę się o to, żeby wtedy, kiedy coś się ciśnie na nasze usta, niewłaściwego, kiedy ciśnie się śmierć, ja modlę się o to, żebyś wtedy dawał nam taki swój impuls, abyśmy potrafili się zatrzymać. Abyśmy potrafili się zatrzymać i abyśmy potrafili powiedzieć to, co jest dobre. Albo powiedzieć o złej sytuacji w momencie, kiedy nasze serce już będzie zmienione. Panie, potrzebujemy ciebie. Amen.